No kochani, mamy dzisiaj 24 czerwiec. Jest drugi piękny dzień. Wczoraj było 31 stopni. Dzisiaj ma być 35, a w tej chwili jest 30. Pokażę Wam, co u mnie nowego zakwitło, bo trochę pozakwitało nowych tutaj u mnie roślinek. Tutaj ten żółty, te dwa krzaczki. To są wisiołki. Wisiołki na pewno znacie z Polski. No, to są wisiołki u mnie. Miałam kupić inne, ale pani mi powiedziała, że to są te, które ja szukam. A jak się okazało, to są inne, bo to są wisiołki. A ja szukałam tych. Szukałam tych tutaj. Widzicie? I to jest guara biała. Ta tutaj to jest guara biała. A tutaj obok ten krzeczek, który jeszcze nie kwitnie, to jest guara różowa. A to jest tutaj biała. Zaczyna kwitnąć. No i teraz idziemy dalej. Tutaj są liliowce, ale liliowce jeszcze nam nie zakwitły. Tutaj jest przytacznik kłosowy. Zaczyna właśnie kwitnąć. Widzicie? Dopiero zaczyna kwitnąć. Fajnie. Ocynie malutkie, miniaturki. Dalia. Dalia zaczyna też kwitnąć. O, zobaczcie, to jest też mała dalia. Tutaj są goździki. No i tak to wygląda. To jest tutaj dziurawiec. Zaczyna kwiatki. Zobaczcie, on ma takie piękne kwiaty. Nie wiem, jak Wam to uchwycić. O, widzicie? Takie ma piękne kwiatusie i zaczyna mi ładnie kwitnąć. To tutaj, to jasne, to jest szałwia, a za nią zabiera się pomału oregano do kwitnięcia. Na razie ma pączusie. To będzie oregano białe, o białych kwiatach. Co mamy tutaj? Te małe różowe. To jest ubiorek różowy. Widzicie? Taki piękny i też go lubią owady. To jest pan Stefan. Kampanule widzieliście tutaj z tej strony. O, tutaj. Jest ich bardzo dużo. To są te niebieskie dzwonki. I mam też jeszcze w innym kolorze. Same mi się przefarbowały. Tutaj jeden jest wśród tego penstemonu. Widzicie? Biały. Tutaj też jest biały. I tam dalej jeszcze pójdziemy. Pokażę Wam, jeszcze jest jeden taki lekko różowy. Same dostają takich kolorków. To tutaj to różowe. To niebo to jest mlecz. Muszę go zaraz usunąć. Oj, brzydal jeden. On mi tutaj rośnie, jak mocno siedzi w ziemi. No dobra. No a to tutaj, to jest rodziny malwy. To się nazywa ślaś piżmowy. Ślaś piżmowy. Tutaj są maki, takie dzikie. I te żółte to są nagietki.
owietki. Kocham te kwiaty, przypominają mi moją babcię i moją mamę. No i szałwia już bardzo ładnie kwitnie. Róże pachnące. Te pachnące chmurki to są właśnie te róże tutaj, które widzicie w tej chwili. Tutaj jeszcze jest jedna, ale na razie nie kwitnie. A to jest już inna róża w całej swojej okazałości. No, to teraz tak może od wejścia idziemy sobie tak spacerkiem przez ogródek. Tutaj to jest też oregano, ale ono ma różowe kwiatki. Mak musimy jeszcze pokazać. Mak pełny. Zaczyna kwitnąć i ma jeszcze dużo pączków. Ta kampanela nawet rośnie, jak widzicie, na kamieniach. Tutaj w tym wiaderku to są aubergini. Zaczyna kwitnąć. No a tu popatrzcie, te czerwone punkciki to są dzikie truskawki. To były kiedyś truskawki, one zdziczały i to są dzikie truskawki. Ja mówię na to poziomki, bo są bardzo pyszne i jest ich dużo. Codziennie pełną garść zrywam i zjadam. O, i te niebieskie tutaj, zapomniałam jak się nazywają, jak mi się przypomni, to wam napiszę, jak się wszędzie tam wydostają do środka, nawet na rododendron. Z tej strony to są te róże, tutaj nasze te chmurki pachnące. Tutaj będą niedługo margaretki. O, te pączki to będą margaretki. Tutaj też jest ubiorek różowy. A ten żółty, no to jest kalifornijski mak. I tutaj jest mombrycjen, a wśród mombrycjen rośnie nam kampanula. No i tutaj właśnie, o, co chciałam wam pokazać, też jest kampanula i ta zrobiła się różowa. A wszystkie miałam niebieskie na początku. No a te tutaj to jest mikołajek płaskolistny. Mikołajek płaskolistny. Te tutaj to jest też gaura biała i różowa, ale jeszcze im daleko do kwitnięcia. Te i tam w tyle. No i to by było na dzień dzisiejszy chyba wszystko. Tam
są ziemniaki. Jeszcze nic się nie dzieje. Tych żółtych kwiatów słonecznikowce takie. Słoneczka, mam ich kilka gatunków nawet. Ale nie wiem dokładnie, które jak się nazywają. I pokażę Wam owoce pomidorków. W tym roku znowu są wszystkie pokręcone. W zeszłym roku były piękne, a w tym roku wszystkie są takie pokręcone. Widzicie? O. Wyglądają jak bliźniaki syjamskie. Nie bliźnie, no tak, no syjamskie, bo zrośnięte. Widzicie, takie są, ale one są pyszne, bo 2 lata temu też takie były. Mimo to, że są takie nieforemne, to są bardzo pyszne. A tutaj jest jedyny krzew, który ma normalne, zdrowe owoce. To zależy chyba od pogody. Bo 2 lata temu była na wiosnę, jak pomidory się wysadzało i jak zaczęły rosnąć, to była taka dziadowska pogoda. I w tym roku jest też, w zeszłym roku była inna, więc były wszystkie takie piękne, okrąglutkie, gładziutkie. No a to jest ten sam pomidor i z tego samego nasionka. No i to by było chyba wszystko. Tam są już nawet dosyć duże, zobaczcie. Ten już jest duży. Tam w tyle też są dosyć duże. No tak, to by było koniec wycieczki na dzisiaj. Czosnek, zobaczymy co będzie z czosnkiem, jak będę już go zbierała. No, jeszcze trochę. I to było wszystko na dzisiaj. Miłego dzionka życzę. I uciekam z tego słońca, bo dosłownie już się gotuje. Jest tak gorąco, mimo to, że jest troszeczkę wiaterku. Wczoraj nie było w ogóle wiatru. Była duchota i upał straszny. A dzisiaj jest wiaterek. Co jest też rzadkością u nas latem w czasie pięknej pogody. No, miłego dzionka, pa, pa.